Dzień dobry, witamy. Mamy grudzień, a grudzień kojarzy się wszystkim ze świętami. Ja mam na imię Ewelina. Tu przedstawiam Natalię, która poprowadzi zajęcia dotyczące stroików i świeczników. Cześć, nazywam się Natalia. Mieliśmy spotkać się dzisiaj w dużym gronie i wypełnić pomieszczenia Domu Kultury kreatywnym działaniem. Będziemy działać w dwójkę. Mam nadzieję, że będziecie mogli zrobić to również u siebie w domu. Przedstawimy Wam, jak w prosty sposób zrobić świeczniki na Boże Narodzenie. Potrzebna nam do tego będzie sól, najlepiej sól gruboziarnista. Potrzebne nam będą różne gałązki. Klej, najlepszy jest Magic, nie chcemy robić specjalnej reklamy, ale klej typu Wicol. Pędzelek, słoiczek i sznurek. I tak naprawdę nic więcej do tego nie potrzeba, więc zabieramy się do działania. Pokrywka nam niepotrzebna, więc do pokrywki damy sobie kleju. Proszę, Ewelinko, który słoiczek wybierasz? Duży, mały? Mniejszy, proszę. Mniejszy. Słoiczki oczywiście oczyszczamy z etykiety i smarujemy słoik klejem. Tu jest twój pędzel, tu mamy klej. Smarujemy go klejem. Ja już sobie nasypałam soli. Smarujemy dosyć Cały, grubo. tak? Cały klej Możemy smarujemy. to robić odcinkami, albo możemy to zrobić za jednym ruchem i później pobawić się w walec. Smarujemy go klejem. Etykietka nie musi być dokładnie obrana. Czasami zostają takie kleiste fleki, ale to nam w tym przypadku nie przeszkadza. Powiem Wam, że to jest bardzo proste i każda mama, jak i każde dziecko bez problemu sobie z tym poradzą. Także od tej chwili kolekcjonujemy słoiki, zbieramy słoiki i robimy fajne świeczniki. Przydadzą się też takie teczki, takie tacki, bo moje jest akurat po żółtym serze. I do tej tacki nasypiemy sobie właśnie tą sól. Ja już trochę posmarowałam, więc może pokażę. Ewelina jeszcze smaruje. Od dołu nie smarujemy. Natomiast teraz przykładamy ten słoik do tej soli i otaczamy tak, żeby jak największa ilość soli przylepiła się do naszego słoika. Bawimy się w takiego walca. Warto grubo posmarować. Tu dodać jeszcze trochę tego naszego kleju. Zobaczcie, mamy już takie śnieżne lampioniki. Ja też już mam. Ja tu jeszcze muszę załatać dziury. Niedokładnie posmarowałam to klejem. Oczywiście to nam będzie troszeczkę odpadać, tak jak śnieg na podwórku. Ale to też doda swojego uroku. Myślę, że jest. Pierwszy śnieg za oknem. Więc my też działamy. No dobra, mamy słoik solny. No i teraz co robić dalej, żeby to go jakoś tutaj dodatkowo ozdobić? Może być sznurek, może być wstążeczka. Możemy to zrobić klejem na gorąco, albo poproszę tutaj koleżankę o przecięcie wstęgi. Możemy to zrobić klejem na gorąco, jeśli ktoś ma taki pistolet. Możemy to też zrobić normalnym klejem, tylko trzeba będzie troszeczkę dłużej poczekać, żeby to
wystygło, znaczy wyschło. Ja tu się posłużę takim klejem. Dobra. No i ogólnie musimy ten sznureczek tutaj sobie tak owinąć. To chyba musimy go wziąć troszkę grubiej, bo akurat ten słoiczek ma taką, a nie inną formę. Więc trzeba wziąć troszkę więcej tego sznureczka. A później będziemy go przyozdabiać jakimś elementem zielonym. Może Ewelina też wziąć sobie ten pistolet. Pistolety też można sobie kupić, one są niedrogie. Dokładnie, przydaje się naprawdę w wielu różnych dziwnych rzeczach. Trzeba trochę poczekać, żeby się nagrzał. Oczywiście mamy tutaj do tych naszych słoiczków takie małe tilajtki. Na koniec umieścimy go w środku. Możemy sobie przygotować jakąś gałązkę, zanim ten... Nie wiem, czy sobie wybierasz tutaj gałązki pozbierane w lesie. To jest ładne. Wystarczą naprawdę odrobinki. Tu też pozbierałam jakieś kuleczki, które już jesienią się pojawiają na drzewach. Więc też można sobie pozbierać. Nie trzeba kupować specjalnych rzeczy, żeby zrobić coś fajnego. Zaraz zobaczycie, jaki efekt będzie ze słoika, z soli i tak naprawdę kleju. Więc nawet jeśli jakieś dziecko będzie chciało coś zrobić w tajemnicy dla mamy, to może to zrobić. A mama nawet się nie zorientuje, że ubyło jej w kuchni trochę soli. Nie wiem, jak twój pistolet, mój jeszcze chyba potrzebuje trochę czasu. Jeszcze troszkę. Można słoiki wybrać różne, może w międzyczasie, jak ten pistolet tu się jeszcze nagrzewa, to możemy jeszcze pomalować ten jeden słoiczek, będzie jeden dodatkowy. Bo soli to mamy na kilkanaście słoików. Kilogram soli, a wystarczy na naprawdę sporo świeczników. Więc naprawdę jest to bardzo, bardzo proste, a bardzo efektywne. Efektowne. Pięknie to wygląda, pięknie ten słoik wygląda. Tym śniegiem. Ja może sobie jeszcze wezmę tą gałązkę. No, część gałązek też właśnie przyozdobiłam sprayem, ale nie jest to konieczne. Niektórzy lubią takie złoto-srebrne ozdoby, niektórzy lubią naturalne. Dla każdego, co mu tam pasuje. W sumie to można ten klej od razu... Teraz mi się to pokleiło. Ten klej od razu na ten słoiczek wyciskać. Sobie jeszcze troszkę śniegu. Troszkę śniegu sobie jeszcze. Mieliśmy tu siedzieć wszyscy i aktywnie tutaj pracować. No ale sytuacja jest taka, a nie inna. Żeby ci odpadł śnieg ze słoika. Nie, jeszcze chcę tego śniegu, bardzo mi się podoba. Wiecie, chyba że tak będzie szybciej. Już mi tutaj coś leci. No to jak leci, to obijaj klejem dookoła szyjki. I ten sznureczek tak dosyć grubo. To był fajny efekt. O, nie, już też się rozgrzało. Więc można tutaj posmarować. Ten klej w pistolecie dosyć szybko się suszy, więc działajmy ekspresowo. Nie musi być to idealnie
owinięte, bo tak naprawdę to nie o to chodzi, żeby to było jakieś od linijki. Ma to być fajnie owinięte sznureczkiem. Ja chyba będę musiała jeszcze trochę sznureczka sobie uciąć. Dokładnie. Naprawdę każdy ten słoiczek jest inny. Nie ma dwóch takich samych. Nożyczki. Mój klej jest akurat taki trochę żółtawy. Eweliny widzę, że jest taki bielusieńki. Więc może to lepsza będzie opcja. Ale damy radę. Ja sobie tutaj tak zawiążę na pokartkę. Jak najbardziej. Jeśli wiążesz na kokardkę, to warto wcześniej dać te gałązkę albo jakieś kuleczki, albo tu mamy też takie laseczki cynamonu, albo kwiatuszki anyżu, które też bardzo ładnie wyglądają. Naprawdę wszystko zależy od naszego pomysłu. Dobrze. I te nasze gałązki zielone możemy też oczywiście przykleić tym klejem. Wystarczy leciutko gałązkę posmarować i przyłożyć w odpowiednie miejsce. Ewelina wybrała pięknie pachnący cynamon. Tak naprawdę wcale nie musi być dużo tych ozdób, bo efekt, sam efekt daje właśnie ten śnieg. Tutaj takie sobie burzycza, śnieżynki takie. Kokardkę możemy zrobić z sznureczka, mogą być to też wstążeczki. Co kto ma? Co to chcę wykorzystać? Ja akurat też tutaj ze sznureczka, wygląda to tak naturalnie. Ciekawie. Ja sobie wzięłam takie filcowe płatki śniegu. Przyklejam sobie tutaj wokół na słoiku, na moim świeczniku. No właśnie, można uzupełnić to. Jak zrobi się wieczór, to efekt będzie widoczny, bo teraz mamy trochę za jasno, musielibyśmy może pogasić światła. O. Ja zrobiłam tylko z jedną gałązką i dwoma, trzema kuleczkami, więc myślę, że wygląda to bardzo ciekawie, chociaż może dałam tu jakąś... Nie, chyba że taki anyżek gdzieś tu z boku. Anyżek wykorzystamy do czegoś innego, więc zobaczcie, w jaki prosty sposób i w miarę szybki możemy przygotować fajne świeczniczki. Ha, nie mamy zapalniczki, żeby zapalić, ale do środka wkładamy tea lightkę i zaraz wykombinujemy jakieś zapałki albo zapalniczkę. Aha, tu mamy jeszcze jeden słoiczek. No to jedziemy z klejem. Ten klej Magic też przykleiłby nam ten sznureczek. Trwałoby to troszeczkę dłużej, ale efekt byłby taki sam. Ten klej Magic jest na tyle fajny, że mimo iż jest biały na początku, to później robi się przeźroczysty i nie widać, nawet jeśli gdzieś ten klej nam wyjdzie i coś zrobimy niedokładnie. Więc wygląda to moim zdaniem
bardzo ciekawie. I wcale nie zajmuje dużo czasu i nie trzeba mieć super. Specjalnych rzeczy w domu, żeby sobie coś takiego świątecznego zrobić. Może być to świetnym prezentem dla babci, dla dziadka, a prezenty wykonane własnoręcznie są zawsze bardzo cenione. Pochwalę się moim. No, świetne. No, możemy dać, nie wiem co tu mamy za drzewka, ale chyba jakieś cisy, jakieś choineczki takie świerkowe. Tu mamy jakiś taki najbardziej odsłonięty fragment. Tak. Kilka. Mówisz srebrne kuleczki? Tak. Mogą być, to ja też dam srebrne. Jeden będzie z czerwonymi. Wystarczy naprawdę malusieńka gałązka. Żeby ten efekt... No i jeszcze kokardeczka. No. Takie świeczniki na pewno mogą zrobić klimat świąteczny w domu. No i mamy gotowe odrobinę kleju. Pamiętajcie, że ten klej jest bardzo gorący i można sobie popalić trochę paluchy. Ale... A właśnie, teraz to zrobiłam. Ale to szybko schodzi. No i myślę, że... Pokażę Ewelinę jeszcze raz swój. Myślę, że efekt jak na te 10 minut to jest całkiem fajne. Zapraszamy, żebyście sami spróbowali w domu zrobić takie piękne świeczniki. Pani nie ma jeszcze tutaj. Ja mam. A, to ja mam. Jeszcze nie Więc zapraszamy serdecznie.